Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie. Działamy w ramach Fundacji Można zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek. Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia. Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Cześć, witajcie po krótkiej przerwie w podcastowaniu. To znaczy dla mnie to była może trochę dłuższa przerwa, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że nie nagrywałam e, serii z... można zwalować, Baby. E, ale, ale teraz już wracam. To była długa i trudna <gry> droga, ale daliśmy radę. Tak. Natomiast dzisiaj wracamy do was już z takim regularnym odcinkiem. E, porozmawiamy sobie o... tak na początek... Kolejnego sezonu, o tym, czym w ogóle jest szczęście, poczucie szczęścia. Czy szczęście powinno być naszym celem w życiu, czymś, do czego chcemy dojść, co chcemy osiągnąć. E, zaczniemy ten sezon od takiej po prostu rozkminy. Od takiego szczęśliwego odcinka. Dokładnie. Ale zanim do niego przejdziemy, to powiedz, Kleo, z czym zaczynasz? Z czym zaczynasz dzisiaj? Z czym zaczynasz ten sezon? Kolejny sezon? Podcastu. No właśnie, jak się zastanawiałam nad tym odcinkiem, to się zorientowałam, że ja się czuję szczęśliwa. To dlatego, że świeci słońce dzisiaj. O jezu, no to też prawda. <laughs> Ale zawsze są jakieś trudności i mój kot ostatnio choruje. No tak bardziej, że chodzimy codziennie do weterynarza na zastrzyki już od dłuższego czasu, od dwóch tygodni. Ale to jest po prostu jakaś taka niedogodność. Ale wiem, że wszystko będzie dobrze, i właśnie i, i dbam o to, żeby mu pomóc, ale to wszystko, wiem że, wiem, że wszystko będzie dobrze. I no i mam jakiś właśnie taki pozytywny ostatnio czas i takie pozytywne podejście do różnych rzeczy, więc no, zaczynam też z, taką, z takim pozytywnym nastawieniem. Cieszę się, że zaczynamy kolejny sezon, bo lubię ten podcast. No. <śmiech> <śmiech> A ty z czym zaczynasz? Hmm. No ja chyba też zaczynam y, z dobrym nastawieniem. Powiedziałam chyba, nie wiem w sumie dlaczego. Um, na pewno jestem w lepszym nastroju i w takim lepszym ogólnie samopoczuciu niż jeszcze na samym takim początku roku, bo faktycznie ostatni um, miesiąc, czyli w grudniu też wielokrotnie słyszeliście w rundkach, że boli mnie gardło, albo jestem przeziębiona. No i to się przeciągało tak jeszcze do początku roku, a teraz już tak mam wrażenie, że odzyskałam swoje... I swoje takie normalne samopoczucie, że mam siłę i energię do robienia rzeczy, no i też faktycznie dzisiaj świeci piękne słońce, wczoraj była burza śnieżna, więc jest tak bardzo uroczo na dworze, no i myślę, że to jest właśnie taka energia, której potrzebuję na... Początek tego, tych naszych nagrywek. To ja jeszcze chciałam szybko zaznaczyć, że być może nie zdążyliście i nie zdążyłyście się zorientować, ale zostałam TikTokerką, bo myślałyśmy o tym już w ogóle w fundacji dziewczyny z fundacji mówiły, przecież jest tyle odcinków podcastu, i aż szkoda, żeby one tam zostawały w tej otchłani Spotify czy Apple Podcast, czy tam YouTube'a, gdzie słuchacie. Ale one są takie ciekawe i, i warto byłoby je wykorzystać od nowa, żeby one nie przepadły, bo no też pewnie jak przychodzicie do nas jako nowi słuchacze i słuchaczki, no to, no to pewnie nie cofacie się do pierwszego odcinka, no nie? Więc uznałam, że na TikToku będę nagrywać takie jednominutowe um, jakieś ciekawostki związane z każdym odcinkiem, um, po to, żeby właśnie was zachęcić do tego, żeby ich posłuchać, albo żeby wam właśnie opowiedzieć, w którym odcinku o czym opowiadamy, bo po samym tytule czy opisie może to nie jest wystarczająco, a, a mam nadzieję, że to Was zachęci do tego, żeby posłuchać naszych odcinków wstecz, bo aż sama jestem pod wrażeniem tego, jak są fajne i merytoryczne i ciekawe. Tak, zapraszamy Was. Ja nie mam TikToka, ale jeśli macie, to oglądajcie. Wrzucamy je też na Instagram. I wyczekujcie ich właśnie też na Instagramie, więc może ja też się dołączę do tej akcji. Kto wie, jestem zdecydowanie bardziej leniwa, jeśli chodzi o. Tego typu projekty, ale może się też tam pojawia i przewinę, więc tak. Pamiętajcie o nas na socialach. Jeśli chcecie, żeby Ania się przewinęła, piszcie Ania w komentarzach. Okej, sprawdźmy. Albo Ania przyjdzie na Sprawdźmy. Będę wyczekiwać takich komentarzy. No dobrze, ale już przechodząc do naszego tematu. Pomyślałam sobie wczoraj, jakie pytanie chce ci zadać na początek odcinka. I zapomniałam to pytanie, mm -hmm. a potem powiedziałam jedno słowo kluczowe, mm -hmm. które po prostu jest bardzo, jest tak oczywiste, że bardziej oczywistego się nie da. I sobie przypomniałam to pytanie. I myślę, że jest, jesteś idealną osobą, żeby zadać to pytanie. Więc po prostu je zadam. Okej, okay, jestem gotowa. Cleo, czy można zwariować ze szczęścia? O, oh, wow! Wow, ale wymyśliłam <laughs> intro po prostu... Big Brain Time. Tak powinien się nazywać ten odcinek. Myślę, że możemy go tak nazwać. Czy można zwariować ze szczęścia? O, myślę, że to pytanie można rozumieć na kilka różnych sposobów, więc ta odpowiedź może być tak samo tak, jak i nie. Bo myślę, że takie właśnie szczęście, takie, takie czyste szczęście, które jest związane. Z pozytywnymi emocjami, z pozytywnymi wydarzeniami, ale też z Twoim pozytywnym nastawieniem do siebie i do innych ludzi. Takie trochę buddyjskie mhm. szczęście. Taki, taki dobrostan i spokój bardziej. Tak, tak. Taki, że sobie myślisz po angielsku, content, no nie? Mhm, że nie jestem zwariowana ze szczęścia, tylko właśnie taka, że jestem. Zadowolona, usatysfakcjonowana, że wszystko jest dobrze, ale jednocześnie to jest takie bardzo. Pod kontrolą. Nie poczucie ekstazy, tylko właśnie takie bardzo spokojne uczucie. No to, to, o czym mówisz, to jest takie przeciwieństwo wariowania. Tak. I właśnie myślę, że od tego prawdziwego szczęścia nie można zwariować. A od tego szczęścia, które jest takie ulotne, maniakalne i nagłe. Takie ekstatyczne, takiego szczęścia, które na przykład, e, na przykład jak czytamy o tym, jakie samopoczucie dają ci jakieś takie, wiesz, e, narkotyki, które właśnie wzbudzają taką ekstazę mm -hmm. i od których na przykład ludzie się bardzo uzależniają. Też tak pomyślałam sobie wtedy o takim szczęściu narkotycznym. Tak. I takim właśnie syntetycznym i uzależniającym. Nie? No właśnie. No i wydaje mi się, że to jest takie szczęście, o którym bym powiedziała, że od takiego szczęścia można zwariować, ale że to jest niebezpieczne. Wiesz, no, jak ja sobie myślę z perspektywy np. właśnie stanów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, które myślę, że są bardzo zbliżone do tego doświadczenia, no to tak jak wielokrotnie już mówiłyśmy w innych odcinkach, to nie jest coś, co jest do utrzymania na dłuższą metę, bo jest tak wiele elementów, że przestajesz spać, jeść, jest tak wiele elementów, które bardzo obciążają cię nawet tak po prostu fizjologicznie, że to nie jest coś, y, taki stan, w którym można żyć i, i, i że to będzie w ogóle fajnie. Mhm. A ty jak myślisz? Tak, ale to też jeszcze myślę, że warto jeszcze zaznaczyć na marginesie, że um, te stany maniakalne też niekoniecznie muszą się wiązać ze szczęściem właśnie w takim rozumieniu. Tak. Bardziej one oczywiście są też po prostu pewnym pobudzeniem, albo mogą się też wiązać z jakimiś innymi emocjami, no ale to oczywiście jest uproszczenie i, i myślę, że po prostu przyszło mi do głowy to pytanie i, i ono właśnie przez tą swoją taką. Binarność wydawało mi się ciekawe. No ale w ogóle to jest ciekawe też pytanie, no bo pomyślałabym o tym z innej perspektywy, czy na przykład do ciebie, jako do terapeutki, trafiają osoby, które właśnie zwariowały ze szczęścia, czy trafiają osoby, które raczej są na drugim końcu spektrum, no nie? Nie, no, raczej takie bardzo szczęśliwe i właśnie osoby, kontent w tym, w tym pierwszym rozumieniu, które powiedziałaś, nie trafiają do mojego gabinetu. Um, chyba, że czuły się tak, ale coś tam jakby im przeszkodziło i zdarzyło się coś, o czym potrzebują porozmawiać. Nie trafiają też do mnie osoby w stanie mani. Czy one kiedykolwiek trafiają do gabinetu? No właśnie, one trafiają w tym stanie depresji bardziej, nie? No. E, natomiast już takie osoby, które są może w pogoni za szczęściem no i wariują od tego, że im się to nie udaje albo wydaje im się to niemożliwe, to już tak to, to myślę, że jest też jest często takim też tematem rozmowy. Właśnie jak do tego szczęścia dojść i dlaczego mi nie wychodzi? Czy to jest taki popularny motyw pacjentów, że oni przychodzą i mówią, chcę być szczęśliwa? Mhm. Bo to był mój motyw, jak ja przyszłam na terapię. Chcę być szczęśliwa i nie rozumiem, dlaczego nie jestem. Co robię nie tak? Proszę mi powiedzieć. Tak, to, to faktycznie się często przewija. Czasami nie, nie tak wprost, że, że ktoś w ten sposób to komunikuje, jak to powiedziałaś, ale, ale da się to wyczytać między wierszami. No i myślę sobie, że jest to też duży i ważny proces, żeby zrozumieć, że tego szczęścia tam nie ma na, tym, na tej mapie, wiesz? Tak jakbyś sobie wyobraziła grę planszową mnie, to jakby to, to ostatnie pole to, to nie jest to, to, ta skrzynia ze szczęściem, czy, czy, mhm. czy koniec ten, czy. No właśnie, jakoś tak metaforycznie nawet można sobie to wyobrazić, bo to w jaki sposób ja rozumiem szczęście w rozumieniu, właśnie satysfakcji życiowej, dobrostanu, no to to jest raczej proces, to, to jest może bardziej droga. Która sama w sobie jako proces też może być przyjemna i wartościowa i satysfakcjonująca, ale jest to też zarazem trening, który po prostu cały czas trzeba wykonywać i cały czas trzeba sobie. Przypominać w jakiś sposób o tym, albo tak układać swoje działanie czy interpretować w taki sposób to, co nam się przydarza, żeby faktycznie czerpać z tego tą satysfakcję. No i w ogóle w języku polskim to słowo szczęście jest takie dość niefortunne, bo to oznacza też takie, taki łód szczęścia, czyli takie luck w angielskim, albo właśnie to szczęście w rodzaju takiej radości i, i czegoś takiego przyjemnego. No, albo jeszcze myślę, że osobno, jako trzecia kategoria, właśnie to, o czym mówiłyśmy, czyli ta, bardziej taka satysfakcja, czy mm, no właśnie takie ukontentowanie jako stan, w którym jesteśmy przez dłuższy okres czasu. Nie, niż takie chwilowe, że o jestem szczęśliwa, bo coś mi się przydarzyło. Hmm, ciekawe, że o tym mówisz, dlatego że niedawno właśnie przez to, że teraz słucham od. W ramach robienia TikToka od nowa wszystkich naszych starych odcinków i słuchałam jednego z pierwszych, tam nie wiem, trzeciego czy piątego odcinka o samotności. I tam był dokładnie ten sam problem, że w języku angielskim jest rozróżnienie na loneliness i solitude, a po polsku znowu mamy tylko jedno słowo, samotność, które dotyczy tych wszystkich różnych stanów i tak samo wychodzi, że ze szczęściem jest podobnie. Natomiast pomyślałam sobie też, że. Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o Twoim podejściu do pisania Twojej książki? Obie wydałyśmy książki w ostatnich dwóch latach i rozmawiałyśmy kiedyś o tym, że Ani się wydawało, że właśnie wydanie książki to jest takie ukoronowanie, że to jest już jakiś koniec, że to się robi tam na koniec kariery mhm. czy coś takiego. Zanim podjęłam to wyzwanie, powiedzmy. Tak, tak, że, że no, że właśnie, że. To, to już jest ten moment jakiś tam końcowy, no nie? A okazało się, że po prostu wydajesz książkę i potem robisz te wszystkie inne, kolejne rzeczy, które przychodzą do Ciebie w życiu i że to wcale nie musi, że to może być po prostu jeden z elementów. I e, właśnie jak sobie o tym myślałam, to e, o, o szczęściu, o tym, że że może nam się wydawać, że to jest jakiś taki moment, do którego dochodzimy i tam to jest. Albo na przykład wyznaczenie sobie jakichś takich celów, że jak zrobię to i to, to będę wtedy szczęśliwa. Na przykład jak założę rodzinę, to już wtedy będzie, kiedy już będę taka szczęśliwa i spokojna. Albo jak dostanę tę pracę, to już wtedy będzie, kiedy będę szczęśliwa. I jasne, wyznaczenie sobie celów jest super, ale zazwyczaj się okazuje, że Coś innego się dzieje w tym czasie, no nie? Jest tak wiele rzeczy, których nie możemy przewidzieć, tyle rzeczy do nas przychodzi, tyle rzeczy się dzieje zupełnie przypadkowo, że wydaje mi się, że właśnie klu clue, to clue tytuł mojej książki, <grytanie> 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 że właśnie klu sprawy to jest cieszyć się tą drogą i sprawić, żeby ta cała droga była szczęśliwa. I była i dawała nam satysfakcję raczej niż osiąganie konkretnych rzeczy. Dlatego, że w ogóle, ponieważ ostatnio jestem na TikToku, to ostatnio e, po, widziałam taką dziewczynę, która e, powiedziała coś takiego, co bardzo mi zapadło w pamięć. Czyli mój cel to jest codziennie mieć dobry dzień. Dlaczego idę gdzieś i coś robię? Bo chcę mieć dobry dzień. Dlaczego się z kimś spotykam, żeby mieć dobry dzień? Dlaczego decyduję się iść, zjeść jakieś jedzenie, czy tam. Cokolwiek robię, to robię to dlatego, żeby mieć dobry dzień. Mhm. I jeśli sobie pomyślisz o tym potem na koniec tygodnia, że miałaś taką serię siedmiu dobrych dni, to to był dobry tydzień. A jak sobie pomyślisz na koniec roku, że w sumie to tych dobrych dni było więcej niż mniej, to miałaś dobry rok. No nie? I że to może być taki bardzo prosty cel do tego, żeby mieć naprawdę dobre życie. Mhm. Co o tym myślisz? Myślę sobie, że w zależności, co jakby jest tą kategorią dobre, to, to się wydaje bez, dość bezpieczne, jeśli powiedzmy, e, uśredniamy tutaj e, te wszystkie rzeczy, które ktoś robi, czy jakie, jakie czuje emocje, no bo to by. Jakby w takim ba bardzo prostym rozumieniu zakładało, że nie można, nie wiem, mieć gorszego dnia, albo nie można, nie wiem, się z czymś zezłościć, albo zasmucić, bo wtedy to już nie jest dobry dzień, ale oczywiście wiemy, że jeśli podchodzimy do tego liberalnie i jeśli po prostu staramy się wyciągać jak najwięcej, albo przynajmniej mm, mieć jakąś y, taką świadomą refleksję na ten temat pod koniec dnia i zauważyć, że mimo tego i tego i tamtego, co się nie udało, co mi nie wyszło, Mogę zaliczyć ten dzień do udanych, no to, to jak najbardziej. Tak, no nie, oczywiście, nie myślę o tym w takiej kategorii też y, toksycznego szczęścia, w którym wchodzimy w jakiś taki tryb, że to jest to tak samo y, jak y, toksyczna produktywność, no nie, że cały czas muszę coś robić, cały czas muszę być produktywna i nie daję sobie przestrzeni na odpoczynek i tak dalej. No to tak samo, nie chodzi mi o takie toksyczne poczucie szczęścia, y, które będzie później determinowało to, że, że jakoś tłumimy w sobie te złe emocje, bo nie chcemy ich odczuwać, bo chcemy być tylko szczęśliwi, no nie? To też jest skrajnie nie, nie, nie o to chodzi, no nie? Tak, i myślę, że warto, żebyśmy się tutaj zatrzymały, no bo właśnie to jest też coś, o czym ja pisałam w swojej książce, w przewodniku po emocjach, bo w takim bardzo właśnie prostym rozumieniu możemy uznać, że szczęście jest tą pozytywną emocją i bardzo szkodliwe będzie, może być, bardzo szkodliwa może być taka narracja, w której właśnie mówimy. E, good vibes only, że jakby ja zawsze tutaj nie wiem, patrzę e, w lustro i mówię sobie, że to będzie dobry dzień i każdy dzień jest super, jestem super, jesteś zwycięzcą. E, właśnie, no bo to będzie trochę nas jakby zmuszało do tego, żeby zakładać dobrą minę do złej gry. Albo właśnie, okej, okay, zdarzyło się coś przykrego, ja się nie mogę smucić, bo ja chcę być tylko pozytywne wibracje, nie? Podczas gdy to, to szczęście w rozumieniu takiej satysfakcji życiowej i dobrostanu zakłada, że ty masz prawo mieć te wszystkie złe emocje, w cudzysłowie, masz prawo się smucić i masz prawo się złościć, albo przeżywać jakieś trudne chwile, bo... To szczęście jest takim trochę mm, takim fundamentem, na, dzięki któremu wiesz, że te złe wydarzenia nie zrujnują twojego domku, który sobie zbudowałeś. Nie? Że jakby jest to taka, taki trochę punkt wyjściowy, do którego chcesz wracać, nawet jeśli doświadczasz jakichś przykrych emocji czy, czy, trudnych, czy trudnych emocji. E, więc to szczęście w moim rozumieniu jakby zakłada też to, że po drodze. Przydarzają ci się różne trudne rzeczy i możesz popadać w negatywne, nieprzyjemne emocje, ale też możesz z nich wychodzić i bardziej jakby świadomie wtedy zarządzasz tymi emocjami. Hmm. Czyli de facto, jeśli jesteś sobie w stanie zbudować takie wewnętrzne poczucie szczęścia, to ono jest taką poduszką, na którą możesz spaść, kiedy dzieje się coś trudnego, bo mimo, że coś trudnego dzieje się teraz... To wiesz, że ogólnie jesteś szczęśliwa. Tak. I myślę, że, że każdy z nas może pewnie przytoczyć sobie jakiś, jakiś błahy przykład, albo bardziej trudny przykład ze swojego życia, przez którym na przykład mm, wydaje nam się, że coś nas, nie wiem, smuci albo wkurza, e, i jakoś tak bardzo to przeżywamy w danej chwili, w danym momencie i nie czujemy się wtedy szczęśliwi absolutnie, no bo jesteśmy pochłonięci tymi emocjami, ale już za parę godzin albo za parę dni mamy. Dużo większy dystans do tego, co się wydarzyło, i myślimy sobie w ogóle o co mi chodziło, nie? Jakby dla, dlatego, dlatego byłam taka wściekła, dlatego byłam taka zasmucona, przecież to jest jakaś. W ogóle to nie ma znaczenia w tym momencie, nie? I myślę sobie, że, że to właśnie że poczucie szczęścia też może być tą umiejętnością żeby jak najwcześniej się potrafić dystansować do rzeczy, które nie są istotne. Albo przyjąć, że okej, okay, to mnie zabolało, to mnie zakuło, to mnie wkurzyło, ale jakby nie będę robić z tego problemu mojego życia, nie? No bo mówię tutaj o takich rzeczach, które oczywiście nie są faktycznie jakimś życiowym dramatem i, i nie sprawiają, że będziemy cierpieć przez długi czas, ale, ale czasami no każdy z nas może trochę odpalić się w momencie, w którym Mm, które no, po prostu jest jakimś, jakimś bardziej błahym problemem, nie? Na przykład, ja, ja, mogę, ja mogę się podzielić takim pro, prostym przykładem, że na przykład wyjeżdżałam w tym roku na święta dość wcześnie i mm, chciałam ogarnąć sobie prezenty też jakby stosunkowo wcześnie, no ale nie wszystko się udało. No i później e, stresowałam się przez chyba pięć dni, że paczki, które gdzieś tam jeszcze zamówiłam, nie dojdą. I byłam już po prostu przekonana, że jakby zrobiłam sobie plan B, co, co zrobić. Najpierw się nakręciłam, że o matko, no jak ja pojadę bez prezentów na święta, przecież takie super rzeczy wymyśliłam. No i potem musiałam sobie przypomnieć, dobra, tam gdzie jadę, też są sklepy, i też można coś kupić awaryjnego. I, że, i, i miałam już taki właśnie spokój, że okej, okay, dobra, jeśli się nie uda to jakby no trudno jakby przed świętami kurierzy mają większy, yy, więcej pracy i jakby jest to powiedzmy jakaś odpowiedzialność zbiorowa i w momencie kiedy już miałam trochę tego dystansu okazało się, że wszystkie paczki dotarły i jakby ostatnia po prostu Ostatnią odbierałam jeszcze o siódmej rano przed wylotem i wszystko się udało. I w ogóle nie potrzeba było się z tym stresować. Wystarczyło po prostu powiedzieć sobie jakąś taką historię w głowie, że, że okej, okay, mam plan A, mam plan B, ale mam też plan C i w ogóle nikt nie będzie nam mnie zły i nikt nie będzie obrażony i nikomu nic się nie stanie, jeśli coś się nie uda. I, i finalnie ten sposób myślenia też często daje mi to poczucie Spokoju. Może niekoniecznie szczęścia, ale, ale takiej przeciwwagi dla wielu sytuacji. W ogóle to jest też trochę spójne z czymś, co moim zdaniem jest elementem szczęścia i o czym ostatnio właśnie nagrywałam TikTok, bo słuchałam naszego odcinka o stresie. I to jest poczucie koherencji. I właśnie to, o czym mówiłaś, tak dało mi do myślenia, że, że właśnie miałaś takie poczucie, że nieważne, co się stanie, to dasz sobie radę. Nie? I właśnie, no wiesz, poczucie zaradności, zrozumiałości i tego, że jakby świat ma sens, życie ma sens, no nie? I że w ogóle to mi się wydaje, kiedy, kiedy w ogóle o tym się dowiedziałam na studiach, pisząc moją pracę dyplomową, to miałam takie poczucie bardzo dużej ulotności tego terminu, ale teraz im jestem starsza i im w ogóle im się jest starszym, tym się więcej rozumie rzeczy. Mega to jest ciekawe dla mnie. Wow, no, prawda? Ale takich na przykład, których wcześniej zupełnie nie rozumiałam. Bo masz po prostu coraz więcej czasu, żeby o tym myśleć i żeby ci się to uleżało jakby tak w głowie dobrze. Nie, wydaje mi się, że to jest coś więcej. Że jakby zmienia się twoje mądrość się, się zmienia. No, to jest niesamowite. I myślę, że to jest w ogóle jeden z takich ciekawych elementów, e, które bardzo terminują, kto jest... Powiedzmy, bardziej szczęśliwy po prostu sam z siebie, a kto jest mniej. Ale myślisz, że, że jakby takie poczucie szczęścia, takie ogólne poczucie szczęścia, to jest coś, co można wynieść z domu albo ze swojego środowiska. Bo jak sobie o tym myślałam, to nawet wiesz, mówi się, że tam jesteś wypadkową pięciu osób, którymi się otaczasz i tak dalej. No i jak sobie o tym pomyślisz, no to tak, wyrastasz w jakimś domu, masz wokół siebie te osoby najbliższe, które. Jeśli one będą negatywne i narzekające, i ja to widziałam po sobie, mhm. że po prostu nasiąkasz tym, że jakby cokolwiek się nie dzieje, no to na to narzekasz, bo po prostu tak się robi i wszyscy narzekają, nawet o tym nie myślisz. A potem nagle na przykład spotykasz kogoś w swoim życiu i ktoś mówi: Po co tak narzekać? Przecież wszystko tutaj będzie w porządku, nie? Że w, w to nie, jakby. Nie rozmawiamy o tym, to jest, nie ma, nie ma po co, no nie, bo to jest, wszystko nam się uda. I, yy, I możesz po prostu przeformułować to swoje myślenie. Ja mam wrażenie, że yy, i ja, i ty spotkałyśmy w którymś momencie takie osoby, które trochę nam na to otworzyły oczy. Tak, to prawda, myślę, że to ma ogromne znaczenie, jak słyszymy... Um... Jak, jak na przykład nasi rodzice czy, czy opiekunowie reagują na pewne trudności, ale też myślę, że to może mieć dużą, duży związek z wartościami, jakie się wyznaje, jakie wartości były, były w domu. Bo na przykład, dla niektórych taką największą wartością i takim powodem do szczęścia, na przykład, będzie zdrowie, albo właśnie ta rodzina, która też myślę, że w polskiej kulturze często gdzieś ta, ta wartość dominuje, że, że gdzieś. Te relacje, ale dla niektórych na przykład y, będą kategorią szczęścia, to co, to, co daje szczęście, zapewnia, czy umożliwia, to na przykład mogą być pieniądze. I powiedzmy, jakieś dążenie do posiadania jakichś dóbr albo do, y, nie wiem, podróżowania, do czego też potrzebne są pieniądze, czy, czy budowania domu. Y, y, I nawet to, w jaki sposób reagujemy na jakieś takie mm, małe sytuacje, może być tutaj wyznacznikiem, czy też taką kategorią, który, której się w badaniach dużo mówi, która będzie pielęgnowała, to poczucie szczęścia będzie wdzięczność. Nie tylko taka wdzięczność, że ja sobie pomyślę, o trzy rzeczy, które jestem wdzięczna, ale też właśnie ta wdzięczność w relacjach, czyli, czy mm, za co jesteśmy wdzięczni, czy na, co na przykład wdzięczność i docenianie, Tak, do, docenianie, czy też takie po prostu rozmawianie o tym, co się właśnie docenia, co jest swoją drogą tutaj jakąś wartością dla nas. Więc powiedzmy, jedna rodzina może jechać na wakacje i po prostu odbędźć te wakacje albo się tam jeszcze pokłócić 30 razy, a inna rodzina pojedzie na wakacje i będzie cały czas podkreślała, jak, jak tutaj jest fajnie, albo jak fajnie, że jesteśmy tu wszyscy razem, albo jak fajnie, że możemy teraz odpocząć, że możemy spróbować jakichś nowych rzeczy. Więc to, to będzie też czymś, co będziemy potem. Z siłą rzeczy kopiowali w swoich jakichś przeżyciach, albo może wręcz przeciwnie, albo może będziemy mieć taki kontrast, że tego nie było, że będziemy sami właśnie tego poszukiwali. To, to oczywiście nie jest jakoś tutaj zero-jedynkowe. No będziemy to kopiowali, jeśli się zdecydujemy na to, że, że chcemy tacy być, że chcemy to kopiować. I to nasuwa mi takie pytanie: czy myślisz, że szczęście, bycie szczęśliwym jest wyborem? Hmm. Bo można by myśleć o tym w ten sposób, że no albo jesteś szczęśliwy, albo nie, że to jest właśnie ten łód szczęścia, że albo coś ci się takiego przytrafia w Twoim życiu, że po prostu jesteś tym szczęściarzem, albo szczęściarą, albo, no albo nie. I po mhm. prostu masz cały czas jakieś trudne doświadczenia i tak dalej. Ja chyba się skłaniam do myślenia, że, że bycie szczęśliwym jest wyborem, patrząc na mnie i na moje doświadczenia. Całą pewnością szczęściu można pomóc i warto pewnie mu pomóc. Chociażby przez to, o czym mówiłyśmy, czyli zmianę myślenia, czy zmianę czasami przewartościowanie pewnych rzeczy. Natomiast no, nie da się wykluczyć tego, że, że niektórzy po prostu mają większe predyspozycje do tego, żeby. Być szczęśliwym albo budować to szczęście, jeśli mówimy o takich kategoriach jak właśnie jakieś zaplecze finansowe, czy, bo, czy rodzimy się w bogatej rodzinie, czy w biednej, e, czy mamy zdrowie, czy nie mamy tego zdrowia? Mamy taki odcinek o nierównościach Dokładnie. społecznych. Czy na przykład mamy jakieś problemy zdrowotne u siebie, czy w rodzinie, czy? Ich nie mamy? Czy mamy łatwy dostęp do edukacji, do rozwoju dalszej kariery, czy, czy tego nie mamy? No z całą pewnością można tutaj podać przykłady, typu, że nie wiem, ktoś jest biedny, ale szczęśliwy, bo, bo właśnie tutaj znowu odnosimy się do tych wartości. Tak samo pewnie można sprawdzić, czy porównać, że Osoby w jakiś uboższych krajach, czy, czy u, uboższych społecznościach, czy w ogóle od jakichś oddalonych od cywilizacji też mogą być szczęśliwi. No ale powiedzmy, że oni nie mają czasami porównania na przykład, tak? Więc te nierówności społeczne, fajnie, że to, o tym też wspomniałaś, bo na pewno to będzie podkreślało hmm, to, jak różny mamy do tego szczęścia dostęp i jeśli mamy tą świadomość, że inni mają tak znacznie lepiej i to myślę, że też w, dobach, w dobie mediów społecznościowych stało się zdecydowanie bardziej widoczne, że na przykład jest jakaś nastolatka w Polsce, która ogląda sobie nastolatki ze Stanów i myśli sobie, okej, okay, no jak ja mogę być szczęśliwa, jak ja nie mam tego wszystkiego, co one mają. Ehm, więc, więc na pewno to, to jest jakąś taką przeszkodą, mm, no ale myślę, że nadal... Ja wierzę w to, że da się wykonać taką pracę, żeby temu szczęściu pomóc, ale tutaj już nawet nie będzie. Możemy dojść do takiego miejsca, w którym po prostu należy zaakceptować, że to jest jakby najbardziej jak mogę sobie wytrenować to swoje poczucie szczęścia i po prostu dalej te okoliczności mi to uniemożliwiają. No i czasami pogodzenie się z tym będzie bardziej adekwatnym wyborem. Niż takie kopanie się i jakby dążenie do tego szczęścia jeszcze dalej i dalej, i nie wiem, poświęcanie czasu na, na więcej pracy, bo z jakąś nadzieją, że o to przyniesie mi więcej pieniędzy i więcej szczęścia, bo sobie kupię to i pojadę tam i coś tam zrobię, nie? Mhm. W internecie był w ostatnim czasie popularny taki termin jak delulu Spotkałaś się z nim. <laughs> Oczywiście. No właśnie, no to Delulu pochodzi od słowa delusional, czyli taki no urojony, mm -hmm. taki trochę. Hmm. No tak, myślę, że nawet w polskim mówi się tak, że, że ktoś ma jakieś urojenia, bardzo podocznie, nie mając na myśli oczywiście schizofrenii paranoidalnej czy innego zaburzenia. Hmm, chociaż to Delusional wydaje mi się, że może mieć trochę jeszcze inne znaczenie niż takie. Że po prostu coś Ci się wydaje, nie? No, że coś Ci się wydaje, ale. E Właśnie z, ostatnio słuchałem dziewczyny, która mówiła o tym, że ona wybiera, ona jest Delulu, ona decyduje się na to, żeby po prostu codziennie mówić sobie: jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. Oczywiście, że wszystko mi się uda, bo jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. Okay. I nagle zaczęło jej się wszystko udawać, no nie? To chyba, to jest chyba też trochę Idziemy tutaj tych bardzo na, na grunt afirmacji i manifestowania, na Ezo ścieżkę. Tak, tak, ale um, jak sobie o tym myślałam, to w ogóle <grywa> pomyślałam sobie o mojej babci i hmm. um, która jest stanie delulu. <grywa> moja babcia jest mistrzynią delulu. Oh, wow, okay. <grywa> ale, ale nie jest chora. O, kiedyś o, opowiadałam, <grywa> nie, moja babcia jest absolutnie zdrowa. Ale mm, kiedyś chyba opowiadałam, może jakoś dawno tutaj w podcaście, że był taki czas, kiedy w mojej rodzinie było po prostu wszystko nie tak, i moja siostra. Po jakiejś próbie w szpitalu psychiatrycznym wychodzi tylko na przepustkę na święta. Moi rodzice pokłóceni. Ja mieszkam za oceanem, bo po prostu już mam dosyć tego, co tutaj się dzieje. I jeszcze mój mały brat i w ogóle, och, wszystko nie tak. Tu ktoś pokłócony, tu wszystko nie tak. I, I po prostu na Wigilię wjeżdża moja babcia, pierogi, wszystko i mówi Boże, jaką ja mam cudowną rodzinę. I my po prostu się, wiesz, patrzymy na nią... Co, jakby co, on czy ona nie wie, co tutaj się w ogóle dzieje. <laughs> I wiesz, jakie mamy wszyscy po prostu problemy, nikt ze sobą nie rozmawia, a ona Boże, jaką ja mam cudowną rodzinę. i za, No i ona tak w, jakby w kółko i w kółko. I wiesz co, no jakby, no nie wiem, czy ona to wymanifestowała czy co, ale ona zawsze miała właśnie takie podejście, że, że my wszyscy po prostu się łapaliśmy za głowę i po prostu nikt z nas nie rozumiał, o co chodzi, a ja im byłam starsza. Tym bardziej zaczęłam rozumieć, że ona nas wszystkich ograła. Ja często rozmawiałam z moją babcią przez telefon i tak dalej, i e, mówiłam, jakby pytałam ją o to dokładnie, bo mnie to bardzo interesowało. Co się co miała na myśli? Czy ona nie widzi tych rzeczy, jakby trudnych i złych i tak dalej, które, e, który, które miały miejsce, i ona to wszystko widzi, jakby ona jest w pełni świadoma tego wszystkiego, ale ona po prostu wybiera. Nie skupiać się na tym, jakby skupiać się na tym w takim stopniu, jak jest wymagane, że jeśli coś wymaga reakcji, no to wiesz, no też moja babcia zajmowała się swoją wsparcie. starszą mhm. mamą, która miała demencję, i jakby y, robiła te wszystkie rzeczy, które to wymagały, ale też mówiła, że no, że mogą sobie pójść razem na spacer, i skupiała się na tych pozytywnych rzeczach. I w ogóle, jak się przygotowywałam do tego y, odcinka, to tak sobie myślałam, że wszystkie takie rzeczy dotyczące szczęścia są takie banalne. Nie? Że jakby skupia się na pozytywnych rzeczach, albo tam bądź wdzięczny za coś tam, czy otaczaj się pozytywnymi ludźmi, czy coś takiego. Ale właśnie... To aż tak trochę głupio nagrywać o tym podcast, nie? Aż, aż głupio to wypowiadać w, w naszym podcaście, to prawda. Um, ale pomyślałam sobie, że, że wiesz, że te wszystkie takie te, te wszystkie takie te rzeczy, które się tak powtarza i które już brzmią banalnie, to jakby... To jest prawda. To jest wszystko prawda. Tylko jak, może jak jesteśmy młodsze i, i jakieś mamy takie bardziej podejście do tego, że no co, bądź, myśl pozytywnie i to wszystko zadziała. Może to trzeba dłużej myśleć pozytywnie i to faktycznie zadziała. Myślę, że to, to jest prawda, ale to nie znaczy, że to jest proste, nie? W sensie, że to wymaga, to brzmi jakby to było banalne, ale to, to jest takie polecenie, tak jakby, jakbym ci powiedziała, no po prostu nie bądź leniwa. Nie? No, no. no, po prostu nie wiem, nie bądź smutna, nie? Jakby to jest tego typu polecenie, coś jakby. Tak. Był taki mem, że były takie zdjęcia w, w internecie, które krążyły jakby z, zdjęcia z pamiętników dzieci albo jakichś takich zapisków, i, i było takie zdanie typu. Nie wiem, czy teraz dokładnie to, to, to zacytuję, ale chłopiec pisał, że ja, po, ja chcę być grzeczny, ale po prostu nie potrafię, że po prostu nie mogę, nie? I jakby to jest w tym stylu, jakby myślę, że, że każdy gdzieś jakby podskórnie chce być szczęśliwy, ale trochę nie wie jak albo, albo po prostu to nie wychodzi, nie? I to też myślę, że jeśli odniesiemy to nawet do tego, jak dużo osób ma teraz trudności z, z zaburzeniami psychicznymi i z poczuciem własnej wartości, no to, to też tam trochę podpowiada, że okej, okay, to może też coś z tym światem jest w takim razie nie tak, nie? że skoro tak dużo osób nie czuje się szczęśliwych, potocznie mówiąc, no to, to w jakim świecie my żyjemy? Czemu ten świat nie pozwala nam być szczęśliwym? Szczęśliwymi. Okej, okay, zgadzam się z tym, ale chciałabym wrócić dosłownie kawałek, kiedy powiedziałaś coś takiego, co sprowokowało od razu chęć mojego zadania pytania. Czy myślisz, że ludzie boją się być szczęśliwi? Myślę, że na takim nieświadomym poziomie to, to może być bardzo powszechny problem. Że może, nie, może niewiele osób sobie zdaje z tego tak wprost w sprawę, ale to może też dlatego, że Trochę to mi się skojarzyło, jak powiedziałaś o tym moim takim poczuciu, że okej, okay, to jak już napiszę, jeśli mam napisać książkę, to już musi być jakaś koronacja mojej tutaj wiedzy i doświadczenia, i że przecież nie w wieku tam dwudziestu paru lat, bla, bla, bla. I tak samo chyba jest ze szczęściem, że skoro jakby już osiągnę to szczęście, to już muszę je utrzymać, nie? że wtedy to już jest takie... To już wtedy unosisz się trochę na tak, ziemią I wtedy to i już, już jakby -y. nie mogę sobie pozwolić na żadne niepowodzenia, na żadne gorsze chwile. No bo skoro jestem szczęśliwy, no to, to, to już muszę być szczęśliwy. Nie wiem, czy, czy tak ludzie o tym myślą. W sumie to ciekawe, jeśli ktoś by to stwierdził albo sprawdził ze sobą. Ale na pewno jest, jest gdzieś taki lęk przed, może też takim oczekiwaniem, właśnie, co, co ma być. Co to ma znaczyć, jeśli już będę, jeśli dam sobie to prawo do szczęścia? Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że jest taki lęk w ogóle przed, no lęk przed byciem szczęśliwym, lęk przed osiągnięciem tego, tego szczęścia, że to jest, wydaje mi się, że to jest też, że to się wydaje też takim dużym uczuciem. No właśnie, ale... Które na przykład, jeśli wychowujesz się, spędzasz czas w środowisku, które jest takie narzekające albo negatywne, to takie bycie szczęśliwym to jest ogromna rzecz. No właśnie, ale to trochę tak, jakbyś miała być ciągle w manii. No tak się nie da po prostu, nie? W sensie jakby twój organizm tego nie udźwignie. I myślę, że podobnie tak. jest z tym takim właśnie może błędnym rozumieniem dążenia do szczęścia, że jak ja, mhm. ja bym nie chciała być cały czas szczęśliwa. W sensie ja lubię być na takim po prostu poziomie, no takiego bardzo. Spokojnego ukontentowania. I jakby pewnie. Ale moim zdaniem to jest właśnie szczęście. Tak, jakby dla ciebie tak, ale myślę, że ludzie mogą to właśnie błędnie rozumieć, nie? że. Mm, no bo szczęście jednak kojarzy się z pozytywną walencją emocji, a, a ja mam bardziej na myśli taki, taki poziom zero, nie? To takie uśrednienie do zera, ale też takie poczucie, że jak przychodzę z pracy do domu, to już nie, nie zawsze mam ochotę, nie wiem. Być w jakimś głupkowatym nastroju i się czymś cieszyć, podniecać. Po prostu jakby chcę sobie spokojnie odpalić coś w telewizji, zjeść, e, przeczytać może kawałek książki, wykąpać się i pójść spać, nie? I jakby, no i super. No i super, jakby to jest dla mnie okej. Okay. I czasami mam, mam bardziej jakiś żywotny humor i, i chcę sobie pożartować i coś porobić, ale w większości dni nie mam na to ochoty. Dlatego dla mnie bardziej to takie potoczne osiągnięcie szczęścia. Jest bardziej związane ze spokojem i z taką, no właśnie, może, może to też w ogóle warto wspomnieć, że, że dla każdego to może być coś innego, no bo mamy różne osobowości i różne temperamenty. Natomiast moim zdaniem to szczęście w rozumieniu takim radosnym, takiej radości, jest po prostu też energetycznym wydatkiem, że to nie może trwać długo, nie? I jakby te emocje też mijają, tak jak wszystkie nieprzyjemne emocje mijają i to myślę, że nas cieszy y, zwykle, czyli jakby, no, fajnie, że jednak mijają, no to, to szczęście też mija, takie, w takim na, jakby swoim natężeniu ono będzie fluktuowało i może dla niektórych to jest jakoś też trudne, że, że nawet jeśli przez chwilę wydaje nam się, że jesteśmy w lepszym nastroju, w lepszym samopoczuciu, to to też może minąć. Ja myślę, że szczęście to jest Taki stan, w którym nieważne, co się dzieje, czy coś złego, czy coś dobrego, to to poniekąd nie dotyka cię aż tak bardzo i nie, nie zawładnie tobą tak całkowicie, bo wiesz, że zawsze wracasz do tego swojego punktu ekwilibrium, w którym wiesz, że twoje życie jest okej. Okay. I jakby wiesz, że masz wokół siebie wszystko, czego potrzebujesz, wiesz, że zawsze sobie dasz radę. I kiedyś, kiedy. No, długo się zmagałam z depresją, i wydawało mi się, że zawsze, jakby zawsze będę trochę smutna. I teraz wiem, że to jest nieprawda. I teraz sobie myślę, że zawsze jestem trochę szczęśliwa. Bo jest ten pierwiastek, który jest jakby tak bardzo silny i stały, który oczywiście wymagał wypracowania w. Na wiele sposobów, no, który tak konstytuuje to moje ekwilibrium, które jest, jest niezależne od tego, co, co mi się przytrafi. I myślę, że wpływa na to e, wiele, wiele rzeczy. No i tak jak mówiłaś, to jest zależne od naszych wartości, ale myślę, że mm, na pewno taka wdzięczność i umiejętność dostrzegania tych pozytywów, bardzo to wspiera, ale też takich, taka umiejętność ekscytowania się codziennością mm -hmm. i umiejętność doceniania tego, co nam się przytrafia na co dzień, czyli nie tylko urodziny, wakacje, święta. Tylko właśnie. Paradoksalnie urodziny to z badań wynika, że to jest dzień, w którym ludzie nie czują się szczęśliwi, bo nie im się. Ja konfrontują też. się z tym upływem czasu i tak dalej. No właśnie, ale też takie po prostu codzienne rzeczy, jak, nie wiem, z, przed naszym nagraniem opowiadałam Ci, że bardzo chciałam kupić koc i się okazało, że nie ma go w sklepie, a potem go znalazłam. No dla mnie to jest super i bardzo mnie to cieszy. I, a to jest jakaś taka prosta rzecz, nad którą można by przejść do porządku dziennego, bo, um, bo to jakieś tam zakupy, no nie? E, więc myślę, że. Też szczególnie już wiele razy mówiłyśmy o tym w tym podcaście, o modelowaniu zachowań. Kiedy my zaczniemy tak robić, inni wokół nas też zaczną tak robić, i będziemy się my cieszyć ze swoich rzeczy, cieszyć się z ich rzeczy też i, i jakby nakręcać to takie dobre samopoczucie, tak mam wrażenie. Tak, myślę, że to, to wyrażanie tego nawet w, właśnie w jakiś taki e, swój autentyczny sposób jest, jest bardzo ważne, też jeśli przeżywamy coś w grupie, nie. Mhm. I myślę też, że nie karanie się i nie jakby takie to jest też pewnie trudne. I myślę, że dużo ludzi się mierzy z tym w terapii, że właśnie zakładają sobie, że będą coś robić w jakiś sposób, albo narzucają na siebie jakąś taką rygorystyczną dyscyplinę. Potem jak tego nie robią, to, to mają do siebie dużą karę i, i, i mhm, y, pretensje. A myślę, że warto. Rani, no może to. Ja myślę, że po prostu. Bardzo warto zaprzyjaźnić się z samym sobą i zrozumieć, że robi się rzeczy dla siebie, a jeśli nie czuję, żeby iść na siłownię, bo jest burza śniegowa, no to nie idę, no, Poczytam sobie książkę i tyle, mimo że uważam, że na przykład dyscyplina... Jest formą szacunku do siebie. Mm -hmm. I uważam, że dyscyplina jest w ogóle czymś y, super. I, I ja bardzo z tego korzystam. I to też uważam, że wpływa na moje szczęście. Tylko to też jest coś, co trzeba sobie wypracować. No i y, finalnie, być może to jest y, z mojej strony dla ale już wiecie, że żyjemy w mojej symulacji. Więc ja zawsze sobie myślę o tym, że. <gry> To i tak wszystko jest wymyślone. Cokolwiek by się nie działo, wszystko jest wymyślone przez kogoś. E, inni ludzie, tak samo jak ja, nie mają pojęcia, co w ogóle robią. I, wiesz, wymyślają rzeczy i je robią. Bo tak sobie wymyślili, a nie dlatego, że jakiś ma tutaj coś jest tutaj więcej. Więc e, po prostu e, wymyślajmy rzeczy i róbmy je, bo nikt nikt tak naprawdę nie wie. Co robi i żyje tak samo pierwszy raz? No, właśnie, myślę, że, że to z tym takim wymyślaniem sobie, że ja na przykład mogę sobie wymyślić, że okej, okay, jeśli będę robić to i to, to będę zadowolona, będę czuć się dobrze, bo na przykład już to sprawdziłam i kiedyś to zadziałało. To jest fajne podejście i mi się to skojarzyło z takim przeformułowaniem poznawczym, które sobie zrobiłam, a propos sprzątania, że Wiadomo, kiedyś jakby w studenckich czasach sprzątało się, nie wiem, raz w tygodniu, żeby był jakiś tam podział, że ktoś sprzątał wspólne przestrzenie i tak dalej. No a już w dorosłym życiu trochę bardziej zaczęło mi zależeć na tym, żeby po prostu było schludnie i żeby był porządek. I uświadomiłam sobie, że nawet widziałam takiego Reelsa, że jakby nieważne jaki to jest dzień, nieważne co się stało, nieważne czy masz dobry humor czy zły humor, i tak musisz dzisiaj posprzątać kuchnię. Jeśli w niej gotujesz, oczywiście, mm -hmm. no bo jeśli w ogóle nie uszasz kuchni, no to prawdopodobnie nie musisz jej sprzątać codziennie. No ale i uświadomiłam sobie, że kurde, no jakby faktycznie codziennie muszę posprzątać tą kuchnię, bo codziennie coś tam się nachlapie na tą płytę indukcyjną i tak dalej. I zrobiłam sobie z tego fan, że po prostu mam takie poczucie, że przed pójściem spać to nie jest dla mnie problem, jeśli pójdę i zetrę te wszystkie blaty i coś tam po prostu pochowam po, po do szafek i tak dalej. Bo mam z tego satysfakcję i wiem, że jak rano wstanę, to będę miała czystą kuchnię i będę mogła sobie zrobić w niej śniadanie. I to nie jest absolutnie dla mnie problem, tylko właśnie czuję się taka, okej, okay, fajnie, że to zrobiłam, bo jakby mam z tym spokój. I dzięki temu też jakby nie wymagam od mojego współlokatora, żeby na przykład robić to porówno, bo dla mnie to jest OK. Ja jestem już z tym totalnie OK, że ja to robię częściej. I jakby robię to dla siebie, a nie dla tego, żeby się prześcigiwać, kto robi więcej obowiązków domowych, nie? E, więc to jest taki przykład e, przeformułowania, które sobie zrobiłam, i myślę, że można tak zrobić z wieloma rzeczami. Jeśli mamy jakąś niedogodność, Albo coś, co musimy robić, ale nas w jakiś sposób męczy, albo frustruje, albo smuci, no to pomyślmy, czy, czy jest jakiś powód, dla którego to robimy, który można potraktować jako dobrą rzecz, nie? Czy jeśli musicie dojeżdżać do pracy daleko, no to czy jest to tego warte? Jeśli tak, no to, to super, no to wykorzystajcie ten czas po prostu na coś przyjemnego. Może czytanie książki, albo słuchanie podcastu, a może patrzenie się w okno i narzekanie, że musicie znowu tam jechać. No. Wasz wybór trochę, nie? Więc myślę, że to jest, to jest też spójne z tym, co, co, co mówiłaś o tym mm, wybieraniu szczęścia, czy, czy też jakiegoś tam pielęgnowaniu go. No, co nie oznacza, że jest to proste, bo myślę, że to jest bardzo czasochłonne i jest to dużo pracy w własnej głowie i dużo po prostu rozmawiania ze sobą i zastanawiania się, co się bardziej opłaca i czy faktycznie chce robić to czy tamto. Przypominam Wam też, że mamy taki odcinek mindset, w którym właśnie rozmawiamy o tych różnych takich przeformułowaniach i o tym, jak nasz mindset, nasze nastawienie wpływa na to, jak się czujemy. Może podlinkujemy go w opisie do tego odcinka. Może dużo już odcinków padło dzisiaj, więc jak widać jest to temat, który jest bardzo szeroki, i łączy się z wieloma innymi ważnymi aspektami. Tak, jakbyś mogła podsumować na koniec trzy rzeczy, które są taką Twoją praktyką na szczęśliwe życie. Takie w rozumieniu oczywiście tego wszystkiego, co powiedziałyśmy: wdzięczność, optymizm i życie w zgodzie ze sobą. A dla Ciebie? Myślę, że te, które powiedziałaś, też są dla mnie ważne, ale rzuca coś innego, żeby nasi słuchacze i słuchaczki mieli wybór. Dla mnie to będzie celebrowanie zarówno takich jakiś właśnie rzeczy typu urodziny, sukcesy. Myślę, że wiele osób o tym zapomina w takim o, codziennym życiu, to a to po prostu też czasami nie ma, z, nie ma z kim, albo nie ma kiedy. Tak. To mój cel na 2024. A warto znaleźć do tego pretekst albo okazję albo jeśli już jest okazja to warto znaleźć do tego czas druga rzecz to takim cudzysłowiu pozytywni ludzie ale nie w takim znaczeniu że właśnie pozytywnie zakręceni z, z pozytywnie zakręceni tylko osoby które, z którymi możesz z którymi można porozmawiać o problemach i można podzielić się swoimi trudnościami ale które które jakby naturalnie będą ciągnęły cię w górę takie osoby, z którymi jak się spotkasz po prostu w środku tygodnia na spacer, to zawsze będą mogły zażartować, zawsze będą mogły powiedzieć coś śmiesznego. Ja myślę, że mam takie osoby w swoim życiu, które po prostu może mają takie poczucie humoru, albo, albo właśnie podtrzymujemy relacje też na, na bazie po prostu jakiegoś żartowania o, i czy wspominania jakichś rzeczy w bardzo taki radosny sposób. I bardzo sobie to cenię. A trzecia rzecz. To myślę, że jest uważność, ale taka w rozumieniu takiej codziennej uważności i, i pamiętaniu o tym, że jesteśmy tu i teraz, i że te problemy, które będą albo były, mm, są już gdzieś tam daleko i nie są, nie są na ten moment ważne. Co myślę, że też jest właśnie która wiąże się z tym, z tym na przykład sprzątaniem, którym powiedziałam, że, że jeśli tu i teraz mam być zadowolona, to chcę, żeby też ta przestrzeń, w której teraz jestem, była do mnie dostosowana e, i żeby sprawiała mi satysfakcję przebywanie w tym miejscu, w którym jestem. Czy to jest mój dom, czy to jest mój gabinet, czy to jest e, otoczenie, w którym idę na spacer, czy cokolwiek innego. Tak, to prawda. Ja też myślę, że bycie w tu i teraz to jest jeden z kluczy do szczęścia. W ogóle przypomniało mi się, chyba mówiłam Ci o tym jakiś czas temu, że doszłam do takiego wniosku, że właśnie. Wydanie książki, która jest poniekąd taką poukładaną historią mojego życia, pozwoliło mi po prostu odłożyć tamte sprawy na półkę i teraz żyć zupełnie mm -hmm. bieżącymi sprawami, a wcześniej miałam wrażenie, że muszę to wszystko jakoś trzymać w głowie i, i, i pamiętać i tak dalej, a teraz już mogłam to wszystko zupełnie całkowicie odpuścić. I nie mówię, że wszyscy powinniście, że wszyscy powinniście wydać książkę. Chociaż jeśli macie cele historii, co Kleo, to why not? Y Ostatnia osoba. Pod odcinkiem z, na koniec 2023 roku napisała, że super, to ją właśnie zmotywowało do nagrania sobie e, swojego własnego podsumowania roku na dyktafon. Super pomysł. Więc no nie wiem, może ktoś z Was też sobie e, napisze swoją historię życia i będzie mógł ją po prostu odłożyć na półkę albo zapisać jako plik w kąpie i. E, i no nie, nie odciąć się, ale po prostu już nie musieć tego wszystkiego pamiętać i mm -hmm. pozwolić sobie na życie bieżącym, szczęśliwym życiem. Tak. E, mam wrażenie, że bardzo długo rozmawiałyśmy, a jeszcze jest wiele wątków, które można byłoby tutaj poruszyć, bardziej, e, nie wiem, naukowych, bardziej filozoficznych, bardziej jeszcze innych, więc też może dajcie nam znać, czy chcielibyście jakiegoś tutaj kontynuacji albo może, może mogłybyśmy jeszcze z kimś o tym porozmawiać, e, bo jesteśmy otwarte na pewno na też Wasze różne sugestie i tematy. Więc e, podzielcie się swoimi wrażeniami, opiniami. Możecie to zrobić na Spotify w, w tym okienku pod odcinkiem. Możecie napisać do nas wiadomość na Instagramie albo na maila podcast .pl, bez polskich znaków. Wszystkie linki do tych platform, na których jesteśmy, znajdziecie też w opisie odcinka. Zapraszamy Was też na grupę na Facebooku, jeśli chcecie rozwinąć jakiś temat. E, no i teraz też na TikToka ale TikToki będą też na Instagramie, więc zobaczymy się i tam. Stay tuned. Pamiętajcie też, że możecie nas wspierać finansowo na Patronite. Dziękujemy naszym hojnym patronom i też dziękujemy wam wszystkim za duchowe wsparcie. To jest dla nas bardzo ważne i, i też pozwala na funkcjonowanie fundacji i planowanie różnych aktywności. I zapraszamy was na szósty sezon podcastu Można Zwariować. Do usłyszenia za tydzień. Pa, dzięki.